Że to się kurde sprzedaje jak Skoda, taki Opelek. I sądzę, że to może być błąd, że 19 rok da dobry pieniądz. Cóż to za gołodup? 950 Signum, 2.2 benzyna, dziubnięte. Parara. Tylko ja patrzę z innej perspektywy, może perspektywa no, wieku ja to robi. To jest tak, że jak ktoś mówi, rozsądek czy tamten mówi, że racja, ale serce znowu mówi Audi, nie? No. Młodzież woli Audi i BMW i potem jak jest tata dokłada, aż syczy z czerwoności tata. Ale jak młodzież jest sama, to młodzież sama dołoży. O! Chwileczkę. Dieselek. Masz lepsze oko, zobacz tam narocznik. O, 14. To bardzo przyjemnie, 14, 15. Cały dookoła, sam parkuje. Automaty są dobre w tych. No te fajnie jeżdżą, te nowe. Fotel w prądzie. Ja szczerze, to ci powiem, to jest tak kordzik. Mówiłeś o Mondeo po drodze, żeby siadło. No. Tak, to kurwa ma. No to właśnie. Idę pytać na budzie, czy jest budka czynna. Napędy będą drogie. C-klasa. Cykla, taką astrykę. C-klasie, pod samym jesteśmy lasem, możemy zaraz pójść na grzyby. Grzybobranie w każdej chwili. Idziemy na grzyby? Tu od pianistki mamy. Grzybów jak psów podobno, tak jest. Ktoś tam pyta mnie o różne rzeczy. Ci tiktokowców dzwoniło z 20 już. Ten jest dziebany, nie pamiętam. 18 rok, liter. Nie pamiętam ceny, ale coś 6500 chyba. 6500. Automat, które? 9 rok, 1.8 turbo, stare. FSI, no. Uturbiona jednostka. Rodzinna byś wielkie wziął. Ja to na razie nie planuję. Nie bój się, to będzie moment. To będzie chwila. To jest słońce zaszło. Ta sama Astra, nie? To jest Asterka, nie, to jest stara. Starsza. To jest taka 14 rok. Może 13. A tam była 19. Nie wiem o co chodzi. Abyś mlaskał pod domem w 19 roczniku. Sprawdziłeś ceny, jak stoją? No tak, 50 parę. To golasy. Pierwsze z brzegu. Nie tak. Pierwsze z brzegu. 19 roczniki po 7 dych chodzą. Jak mają pewnego rodzaju wyposażenie i przebieg. 5 dych pierwsze chodzą z przebiegiem 200. A tu miałem stówkę. Nie mogę dociec zrozumieć i... Wciąż mi siedzi w głowie, dlaczego pan szanowny nie ogarnął sobie tego pojazdu marki Astra. Rok pański 19. No nic, szukamy dalej. Sprzedane, nawet nie ma co blaskać. No. Poszedł. Nie, to przyjął do roboty ktoś. Jak ma tablicę, to przyjął do pracy i będzie czerpał zyski z nierządu i z handlu. Co tam się wydarzy, to już ich sprawa. A SUV-ik taki jakiś? XC? Nie. Czy to dziadkowozy już są jeszcze? Znaczy jeszcze nie czas na to. No jest wygoda, to prawda, no. To prawda, jak to w SUV-ie wysoko wsiadasz, krzyżyk nie męczy się. Wszystko widać, tak jak w tyrze, słusznie. Mokka brązowa, pan chciał taką brązową mokkę, proszę bardzo. 1.4 turbo. Mokka brązowa.
kombik C-klasa. Coś ma? To jest chyba wypas, nie? O, pamięci. Jeżdżenie. Jakieś roczniki są napisane przez Mercedesa? 11, jedynka. A bo lampa jest nowa już, pokażcie. No właśnie, poliwciowik. Parkowanie przód, tył. Kółko, lato. Nawet czysta. Pytanie, czy jest ochota na Mercedesa? Pytanie, czy nie szkoda marnować czasu? Jak mawiają, bez jazdy, bez gwiazdy nie ma jazdy. No to jest zawsze inny styl powożenia się. Zapytam chociaż o cenę i przebieg. Się jeszcze porozglądaj. Rzuć tu jeszcze okiem. Czy to jest Fusion? O kurde, drugi jakiś. Nie, to C-Max. Jak tu się wchodzi do tego biura? A tu ostatnio Qashqaia kupiliśmy. Gdzie jest Qashqai? Gdzie jest Qashqai do wywiezienia? Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.